kilkunastu tomów poetyckich w tym momencie. No pewnie tak, 17 tutaj ostatni. Obszarem jego poetyckiej eksploracji jest świat wewnętrznych przeżyć oraz świat transcendentny. Teksty jego liryków przepojone są metafizyką, mistyką i pewnie dowiemy się czym jeszcze na dzisiejszym spotkaniu. Ale to jeszcze nie koniec, ponieważ tutaj Pan napisał mi, że przez krótki czas zajmował się Pan też teatrem i studiami teologicznymi, więc interesowania ma Pan szerokie. Na początku chciałbym nawiązać do wiersza, który rozpoczyna 16 tom poezji. Ja sobie go pozwolę przeczytać. Poeta wzbiera w ciszy swojej woli, wsłuchując się w szum wody, rzeki. Zapraszamy serdecznie. Wpatrując w niebios osi przestrzał przeszeroki. Poeta liczy do wieczności kroki. I weń, jak każdy tutaj, jednooki, samotnie, wdzięcznym jest. Sanok, lipiec 2011. I w związku z tym mam pytanie, czym dla Pana jest poezja? Kim dla Pana jest poeta? No to właśnie tutaj zostało napisane, to jest ten obszar przeszeroki. Czyżby? Ja tytułuję zawsze jakiekolwiek, nie mam zbyt wielu spotkań, poza tym ja działam jak gdyby w drugim obiegu, ale jest takie bardzo ważne zdanie, które kiedyś gdzieś tam błysnęło w moim życiu. Poezja świecicielka duszy. Także to jest takie małe motto, ale też i inny wymiar czasu, który dla poety jest bardzo ważny, dla człowieka piszącego. Czyli poezja, najcichsze sanktuarium wieczności. I to prowokuje każde moje działanie. Kiedy umiera człowiek, jedna kropla deszczu więcej pada z nieba na ziemię goręcej. Ptak traci barwne pióro w locie. Kiedy umiera artysta, korony drzew gną się do ziemi w chwalebnym, doskonałym skłonie, żaląc się, iż dłoń ta już nie zapłonie. Kiedy umiera człowiek, artysta, rzeźbiarz, jedna z brył części tego świata zmienia swój kształt na zawsze, odchodząc w bezwymiarowość czasu. I jest już nieodtwarzalnym ów blask, spojrzenie oka, cień serca, duch dłoni, twarzy w przestrzeni pamięci zapisanej, ruchów ciągłości obrotów cyklu ciszy, włączanej. Sanok, kwiecień 2012, w pamięci Krzysztofa Woźniaka, rzeźbiarza. Chciałabym zapytać o Pana relacje, może nie relacje, pewnie był to Pana przyjaciel, bo to zmarły w 2012 roku rzeźbiarz, no doskonały twórca, sanocki twórca. Tutaj tomik poezję, tom 16 jest ilustrowany, tak, są i grafikami, są. Może coś o tym poecie, a przepraszam, o rzeźbiarzu, albo o wierszu, który został napisany po śmierci. No i Krzysztof z poezją nie miał zbyt wiele wspólnego. Ta rzeźba to jest zupełnie inna dziedzina sztuki. Zdecydowanie tak. Inna. To jest materia, walka z materią i tutaj znaleźć cień mistyczny, czy metafizykę w rzeźbie, to jest sztuka. To jest sztuka właśnie. Natomiast moje relacje z Krzysztofem, bo to Pani pyta, były naprawdę zupełnie niezłe. To źle się odbiera ludzi sztuki na zasadzie konkurencji. Myśmy z sobą nie konkurowali, dlatego pewnie odbieraliśmy się dobrze. Zatem Krzysztof miał niesamowitą cechę, jedną dla mnie na przykład bardzo ważną. On potrafił rozpoznać człowieka, co nie jest rzeczą
łatwą w tym świecie i człowiek dla niego stanowił najważniejszą wartość. Potrafił dla tego człowieka, któremu zaufał, którego rozpoznał, którego docenił, potrafił wiele zdziałać. Przesącza się przez owoc życia, istotą jest. Człowiek posłuszny cyklom, rytmom trwań. Bajeczna iskra z niebios tuż o świcie. Człowiek wyruszył w odleglejszy stan, mistyczny przedział więzi ponad ciszą. Człowiek dozgodnie szuka ponad stałych prawd, wynurza się z arterii gwiazd i znika światła ślad. Człowiek i jako jeden z elementów prac, włączony w echa rytm chorału, co nadal trwa. Sanok, listopad 2012. Ze światów. Wiatr uruchamia modlitewne przestrzenie spłoszonego wzroku. Drżące spoiwa liści przenikają po kręgach księżyca. Ruch przywołany słońcem na nowo odsłania ckliwe ornamenty świtu. Ciągła struktura korzenia we wnętrzach serc odwiecznie rozpala się. Donośny wydźwięk tonu po rozchwianych konarach drzew przemyka. Dowolny odcień kosmosu falami alegorycznie przezwycięża mgłę. Tory wzruszonych planet istnieniem napełniają krawędź pozostałego. Obustronna zależność czynników wynikających z próby odczuwania i zrozumienia. Mistyczna egzegeza płomienia po każdym z nas rozlewa się. Sanok, maj 2013. Ikona przenosi w inną rzeczywistość? Tak, zdecydowanie z całą pewnością. Tak, pani pięknie przeczytała. A tutaj nasunęło mi się, bo kiedyś miałam taki problem. Mój brat mnie, tak brzydko powiem, w ten problem wyrobił. Odróżnienie ikony od obrazu sakralnego. Czy jest pan w stanie tutaj te różnice podać? Z całą pewnością. Czyli jedna zasadnicza ikona wykonana jest jako ścisłe dzieło teologiczne, a obraz sakralny łaciński niekoniecznie. Niekoniecznie. I to jest bardzo ważne. Mm. Naprawdę, bo to trzeba mieć tego świadomość, że ikonę, ortodoksyjną ikonę, która ma wisieć w cerkwi, wykonuje mnich według kanonicznych zasad teologicznych i nie ma od tego odwołania po dzień dzisiejszy, drodzy Państwo. Oczywiście każdy może malować ikony, to nikt nie zabrania tego, ale my nie mówimy wtedy o kanonicznej ikonie. Natomiast w tradycji łacińskiej po świętym Tomaszu człowiek jest wolny, czyli ja mogę interpretować to, co Bóg do mnie mówi i ja mogę przesyłać pewne informacje poprzez obraz, poprzez światło, cień, kolor i zmysł. Natomiast Bizantyńczycy dali ikonę ze zmysłów. Ikona nie jest zmysłem, ikona jest czystym dotykiem. Już zaczynam mówić. Ale dlatego ja pana jako specjalistę, jako znawcę pytam o ale o pisaniu ikon też proszę powiedzieć. Bo dla nas są to rzeczy naprawdę nie. No. A to ja się trochę wykpię i zaproszę państwa do nas. My teraz. No pan nie do końca odpowiedział na to moje pytanie. Postawione na początku, bo debiut literacki, czy trudno było się przełamać, aby wydać pierwszy tom? Czy łatwo, no wiadomo, z poezji nie da się utrzymać, poezja to jest tylko hobby. Poezja, nie wiem, czy się pan ze mną zgodzi, to sztuka elitarna dla wybranych. Tak mi się wydaje. I tu bym polemizował. Tu by pan polemizował, proszę bardzo. Poczytać i proszę mi pokazać tę literaturę, będę bardzo. To znaczy chodzi mi o. Bardzo łaskaw. Może źle się wyraziłam, o współczesny odbiór poezji. Tak mi się wydaje, że poezja to jest królowa literatury. Czytanie poezji wymaga myślenia, odczytania. Poezja jest w odbiorze. Dla mnie trudniejsza niż proza, niż powieść.
Tak, oczywiście z całą pewnością się z tym zgadzam, ale podepnę się tak trochę Herbertem. Herbert jest też przyzwoity człowiek. Także Jan powiedział, że na spotkaniu o takim jak nasze, gdzie nie było więcej niż 20 osób, inni poeci obrażeni wychodzili. On usiadł, zamknął drzwi na klucz i teraz powiedział, mam was. Wreszcie z wami porozmawiam. Myślę, na tym to polega, gdzie dwóch lub trzech, to jest najważniejsze, to nie są tłumy potrzebne. Pani mówi tu o odbiorze. Myślę, no jaki może być odbiór poezji w świecie, który jest relatywnie niepoetycki, który jest apoetycki. My mówimy dużo o poezji, ale do tej poezji nie sięgamy. My chcemy się otaczać poezją, to ładnie wygląda, książeczki są poukładane i ten Asnyk od A do Z, Zagajewski, on może być tak. I bardzo ładnie to nam się komponuje, ale no poezja, jak to pani pięknie powiedziała, poezja służy do czytania i trzeba wiele razy sięgać. Naprawdę wiele razy. Ja mam przyjaciela, który nie dojechał dzisiaj, nie wiem co się stało, na pewno coś niedobrego, ale który za każdym razem, to jest filozofem, to muszę zaznaczyć, to jest tragedia po prostu, i za każdym razem, kiedy przychodzi i ja się go pytam, czy już ma tego dość, czy przejdziemy do następnego. To są wciąż pytania o jeden tekst, o jedno zdanie, o jedno słowo. Tak by go nic więcej nie interesowało. On jest w stanie przeczytać cały tomik, skupić się i dręczyć się na jednym. Później, dobrze, skończył już to bardzo fajnie. Za dwa dni przychodzi, ale czekaj, bo ja to mam jeszcze w innym. I zaczyna się to samo, znowu przez czas pewien. Często, jeżeli będziemy w ten sposób podchodzić do tej rzeczywistości, to przepraszam za wyrażenie, ale co się zrozumiemy? Natomiast nie zrozumiemy czegoś z okien samochodu. Państwo, naprawdę, musimy się zatrzymać, wyjść, poczuć powietrze, dotknąć zieleni twarzy, trawy, bo są stopą najlepiej. Musi nas wiatr omusnąć, poczuć błękit nieba. Nie możemy tego z okien samochodu, a my jednak pędzimy. I taka poezja współczesna niestety jest, ona jest pędząca. Nas oczywiście poeci starają się przekonać do tego, że nie, oni się nigdzie nie śpieszą, oni pędzą. Ale proszę się z nimi umówić. On nie ma czasu, dzisiaj jedzie tu, jutro jedzie tam. Po prostu weszliśmy wszyscy w ten kieracik i to jest to, o czym on mówi, a ja staram się o tym nie pisać. Także uprzedzam następne pytanie. Jest ich szczęściami. One nie mają wątpliwości, że muszą tam być potrzebą ogniskami. Ślady zagasłych komet okrążają ryb, tonąc światła część im pozostałą. Zaciszu echa łzy u schyłku jego krańców. Kształt rozbudzonych słów. Ciepłe wiewiórki, odnosząc w mgle swój ruch, przypominają o przemijaniu. To wszystko już poprzeplatane dokonało się. Weszliśmy na drogę i poznanie. Niestety, weszliśmy na tę drogę. Chroniąc pył upadków liści w przeszłości promu. Ciągle skupieni, wraca światło, drżeniem w nas nasycone. Brzmienie soczyście wzbija falę, ciągłością pochylone. Cień, jedno tchnienie twarz obłyszcza i ledwie chwilę mgnienia wystrzała. Brawo. Cenię z pana twórczością, z pana poezją. Myślę, że kiedyś